Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w programie Piłka w Grze w nowym sezonie 2019-2020. Wielka radość w Płocku, wielka radość w Wiśle Płock, bo nawciarze mają nowego trenera i odbyła się niedawno konferencja z Radosławem Sobolewskim. Na tę konferencję bardzo serdecznie Państwa zapraszam, a chcę powiedzieć, że będzie to pierwsza samodzielna praca jako trener główny prowadzący zespół w Ekstraklasie, także życzymy nowemu trenerowi powodzenia i wytrwałości w swojej pracy, a tak na końcu dodajmy tylko jedno. Chcemy, żeby jego kariera trenerska układała się po jego myśli. Zdecydowaliśmy się na trenera Radosława Sobolewskiego. Jeśli chodzi o pracę trenerską, to doskonale Państwo wiedzą, że jest to początek pracy trenerskiej trenera Radka. Spory staż, jeśli chodzi o asystenta trenera w Wiśle Kraków, kilka epizodów jako trener tymczasowy. Natomiast doskonale pamiętamy Radosława Sobolewskiego z boiska. Wiemy, jakim był piłkarzem, jakim był wojownikiem, jakim był liderem zespołu. Ja doskonale pamiętam go, bo przecież byłem wtedy na trybunach i z przyjemnością oglądałem występy drużyny pod przewodnictwem Radosława Sobolewskiego. 4 lata gry Radosława Sobolewskiego w Wiśle Płock były wzloty i upadki. Pożegnał się z klubem w nie najlepszych okolicznościach. Delikatnie mówiąc, może lepiej dzisiaj do tego nie wracajmy. Tak jak sam trener Radek wspomniał, klub się zmienił. Zmienili się ludzie. Ten stadion już nie jest najlepszy w Polsce, tak jak za jego czasów, tylko najgorszy w Ekstraklasie, ale są inni ludzie. My chcemy dawać szansę, my chcemy się rozwijać, my chcemy, żeby tu pracowali młodzi, ambitni, także trenerzy. I to jest kolejny wybór idący w tym kierunku. Kolejny młody, bardzo ambitny, na dorobku trener. 7 trener, którego zatrudniam od 2012 roku. I tak naprawdę 6 młody trener, poza Leszkiem Mojżyńskim. Wszyscy trenerzy byli trenerami na dorobku. Dlaczego Radosław Sobolewski? Tak jak powiedziałem, jego cechy charakteru, które zdołaliśmy poznać podczas jego występu w Ekstraklasie w Wiśle Płock, ale nie tylko, bo przecież to jest ponad 300 meczów w Ekstraklasie, ponad 30 występów w reprezentacji Polski, pierwszej reprezentacji Polski. Są to rzeczy niebagatelne. Także jego praca jako szkoleniowiec w Wiśle Kraków również. Obserwowaliśmy to, jak żyje z zespołem, jak reaguje na pewne sytuacje. Pozwoliły na to, żeby twierdzić, iż to będzie dobry szkoleniowiec, dobry trener. To będzie w końcu to, na co Wisła Płock czeka. Natomiast nigdy nie ma pewności. Czy dzisiaj zatrudnimy Radosława Sobolewskiego, czy strzelam, Jana Urbana, czy Adama Nawałkę, nie ma żadnej gwarancji, że ten zespół i ten klub będzie dobrze funkcjonował. My postawiliśmy na Radosława Sobolewskiego, bo bardzo w niego wierzymy. Wierzymy, że ta jego pierwsza praca w Wiśle Płock jest początek wielkiej kariery trenerskiej. Tak jak powiedzieliśmy przed chwilą, dzisiaj Wisła Płock, a za kilka lat reprezentacja Polski. Tak wierzę, że tak będzie, ponieważ z Wisły Płock wychodzą reprezentanci Polski, piłkarze i trenerzy. I wierzę, że tak samo będzie w przypadku trenera Sobolewskiego. A jak się to wszystko ułoży, pokaże Ekstraklasa, pokażą rozgrywki najbliższe miesiące, tygodnie. Przed nami na pewno dużo pracy, natomiast trener dostał handicap w postaci 10 dni, które ma do następnego meczu. Będzie mógł poznać drużynę, przygotować się i do Gliwic jechać już jako pełnoprawny, pełną gębą trener Wisły Płock. Serdecznie witamy Radosława Sobolewskiego w Wiśle. Życzymy wszystkiego co najlepsze i bardzo prosimy o życzliwość, bardzo prosimy o wsparcie, tak jak zawsze dla każdego trenera. Oby to był już koniec naszych kłopotów związanych ze szkoleniowcami i żebyśmy tego rekordu świata, panie redaktor, nie musieli śrubować. Jesteśmy teraz do Państwa dyspozycji. Panie trenerze, na początku takie pytanie osobiste, chociaż czytałem wczoraj już Pana wywiad z Mateuszem Migą. Do Płocka przyjechał Pan na razie sam. Przyjechałem sam do Płocka. Tak ustaliliśmy z żoną, żebym się skupił teraz na pracy. Oczywiście wiadomo, że to jest gdzieś tam mój początek. Bardzo będzie ważne szybkie wdrożenie się tutaj do klubu, do zasad panujących oczywiście gdzieś tam z moim udziałem. I tylko praca. Tak bym chciał to podsumować. Czy te 10 dni, tak jak nazwał prezes, to dla pana handicap, czy pan się martwi tym, że drużyna już na dzień dobry tak naprawdę pod pana rządami będzie musiała w najlepszym przypadku rozegrać 2 mecze w przeciągu 72 godzin? Bo to nie jest chyba zbyt komfortowa sytuacja.
Nie wiadomo. No właśnie, no mówię, że to w najlepszym przypadku, bo jeszcze nie jest ten termin piątkowy przyklepany. Powiem szczerze, że na razie nie patrzymy w tabelę. To jest dobre, że mamy więcej czasu ze sobą, poznamy się trochę. Ja poznam piłkarzy, piłkarze poznają mnie, jak pracuję, jak działam, jak funkcjonuję. To myślę, że będzie na plus dla zespołu. Domyślam się, że z racji wykonywanego zawodu oglądał pan w mniejszym lub większym stopniu mecze Wisły Płock także. Czy ma pan już jakieś spostrzeżenia, co tu można poprawić? Bo na razie no, chyba nikt tu nie jest zadowolony z tego, jak to wygląda. Oczywiście, że oglądałem mecze, ale myślę, że na takie wnioski jeszcze przyjdzie czas. Muszę poznać bardziej zespół. Również gdzieś tam planując następne dni, też to jest właśnie podporządkowane temu, żeby jak najlepiej poznać zespół, gdzieś zdiagnozować problem, jeżeli jest, i oczywiście to poprawić wszystko. Czy jeszcze szukamy zawodników na jakieś pozycje? Tak, cały czas szukamy. A zdradzi dyrektor, jakie to są pozycje? Bo ja mogę strzelać. No myślę, ale... że to jest już, bo to było wiadome, ja już wypowiadałem się w tym temacie. Szukamy defensywnego pomocnika, ewentualnie będziemy szukać zawodników do formacji ofensywnych. Proszę powiedzieć, co się stało, że pan się zgodził na to? Jakie były powody pana, że jednak, bo w debiucie no, sytuacja nie jest prosta, a jednak pan podjął tę decyzję, żeby tu przyjść, a nie była to chyba pierwsza próba, żeby pana tutaj ściągnąć? Zgadza się, to nie była pierwsza próba. Rok temu też kontaktował się ze mną przedstawiciel z Płocka. Jednak wtedy odmówiłem tylko i wyłącznie z tego powodu, że chciałem uzyskać wszelkie możliwe licencje i żeby móc po prostu prowadzić samodzielnie zespół. Teraz sytuacja się zmieniła. Ostatnio odebrałem właśnie licencję. Pyta pani dlaczego? Bo czuję się już gotowy. Jestem tak naprawdę już po ponad 3-letnim doświadczeniu jako drugi trener. Oczywiście całe życie moje przy piłce i w pewnej fazie swojego życia podjąłem decyzję, doszedłem do wniosku, że to jest to, co chcę robić. Bo wiem, że mam wiedzę i wydaje mi się, że potrafię ją przekazać innym. Czy to ma dla pana jakieś znaczenie, że ten pierwszy mecz, no od razu trafiamy na mistrza Polski, na dodatek mecz na wyjeździe. No i nie wiem, czy te 10 dni tak wystarczy, żeby rzeczywiście ten zespół poznać, zwłaszcza, że poprzedni trener mówił, że no, piłkarze mają w głowach to, co się działo na początku sezonu, prawda? Proszę panią, polską ekstraklasę znam, można powiedzieć, jak nic na świecie. I powiem szczerze, że każdy może wygrać z każdym. Nie obawiam się, czy będziemy grali z mistrzem Polski, czy z wicemistrzem. To jest bez różnicy. Naszym celem zawsze będą 3 punkty. Czy ma pan pogląd, jaki obejmuje pan zespół? Oczywiście. Po pierwsze, znam go, ten zespół, jako rywal. No, ostatnie lata rywalizowaliśmy razem w Ekstraklasie. Większość zawodników jest ta sama. Po drugie, oczywiście ostatnio skupiłem się na analizie gry zespołu Płocka. Po trzecie, oczywiście opinie innych osób. Czy już wiadomo będzie, jaki skład szkoleniowy oprócz pana będzie w Płocku? Oczywiście. Razem ze mną przychodzi, a pierwszym asystentem będzie Mariusz Kondak, z którym miałem przyjemność pracować na Wiśle Kraków. I drugim asystentem będzie Sławomir Nazaruk, którego oczywiście znacie, bo też występował w barwach płockiej Wisły. Przychodzi pan do Płocka z pomysłem na Wisłę? Oczywiście. Inaczej bym nie przychodził. Uwierzcie mi, nie zaryzykowałbym, bo to też jest, wiadomo, ja dziękuję bardzo za szansę, ale wiecie, że no, polski rynek jest specyficzny. Jeżeli tej szansy nie wykorzystam, to myślę, że mogę zniknąć na dość długo. Więc decydując się już na pracę w Płocku, wiem, co chcę zrobić, jak chcę zrobić. Nawet tylko trzymajcie kciuki, żeby było jak najlepiej. Czy będzie pan miał swój styl trenerski, czy będzie pan się opierał na jakimś innym wzorze trenerów, czy ci trenerzy są
na takim poziomie, że mogę jeszcze coś nowego wnieść do szkoły piłki nożnej w Polsce. Tu pokazując na arenie w Płocku. Jestem przekonany, że mogę wnieść coś swojego. Tak, coś swojego, coś nowego. Znaczy nie swojego, żeby była jasność. Ale swoją myśl taktyczną. Naprawdę ciężko coś swojego wymyśleć tak naprawdę, ale coś nowego myślę, że tak. Może tutaj śledzimy, bo jeszcze bym poprosiłbym pana dyrektora, żeby powiedział, jak najbliższe dni będą wyglądały, tak żeby państwo też wiedzieli, jak będziemy przygotowywać się do meczu z Piastem. Dyrektorze, może... Odpowiadając na prośbę pana prezesa, jutro w godzinach porannych będziemy mieli badania wydolnościowe. W godzinach wieczornych jedziemy niedaleko Płocka na krótkie zgrupowanie i w sobotę, do soboty będziemy właśnie przybywać tam na tym zgrupowaniu i to wszystko chyba. I w piątek gramy mecz o 17 tutaj z Pafos. Na stronie oficjalnej już była informacja, więc myślę, że państwo się z tym zapoznali. Jakie cechy zadecydowały charakteru, że to jest kolejny trener, który jest pod, pan go przyjął pod skrzydła i dał swoich piłkarzy? Te cechy, których uważam zabrakło Dariuszowi Dźwigale i Kibu Wikunie. Czyli cechy wolicjonalne, czyli zdecydowanie, czyli twardość, czyli wiara w siebie, czyli umiejętność rozmowy z piłkarzami, czyli doświadczenia boiskowe, czyli te cechy, które prezentował jako piłkarz, wielki piłkarz, bo to jest jedna z ikon Ekstraklasy ostatnich lat. No to jest grubo ponad 300 meczów i to jako zawsze lider drużyny. To są te wszystkie cechy, które w połączeniu z doświadczeniem, które wyniósł jako asystent, bo był asystentem przy wielu trenerach w Wiśle Kraków i obcokrajowcach i Polakach, uważam, że to połączenie da nam efekt. Czy tak będzie? To okaże się na boisku. Jeżeli pan prezes pozwoli, ostatnie pytanie. Znów napięcie. Po raz kolejny bierze pan na siebie wielką odpowiedzialność, bo po prostu wyznacza pan znowuż trenera i jakąś myśl gry, filozofię gry na tej zielonej murawie. Znów napięcie, panie prezesie. Tak jak powiedziałem, no napięcie jest i będzie, dopóki tu będę pracował. To jest wszystko, co chcę najlepszego robić dla Wisły Płock. W tym momencie decyzja była taka, a nie inna. My będziemy robić wszystko, żeby trenerowi pomóc. Żeby trener tu się dobrze czuł, żeby miał dobrych zawodników. Uważam, że ma dobry zespół, z którego może wiele wyciągnąć pozytywnego. I wierzę, że będzie dobrze. No nie pozostaje nam nic innego, tylko pracować dalej i po tych trzech kolejkach zapomnieć już o tym, co się wydarzyło i otworzyć nową historię Wisły Płock. Panie prezesie, nie wiem, czy to pana pytanie. Jeżdżąc po Polsce, to czasami mi mówią, że ten nasz stadion jest jakby z innego wieku, z innej epoki. Kiedy to się w końcu skończy, że bym im odpowiadał, że sam nie wiem, kiedy tu będzie wbita ta pierwsza łopata i wjedzie tutaj pierwszy spychacz, żeby to wszystko pozmieniać. Kiedy to w końcu nastąpi? No sam bym na tym spychaczu chętnie usiadł. Albo może łopata w rękę, to też nie jest mi obce. To są żarty. W sierpniu najprawdopodobniej na sesji Rady Miasta stanie temat zwiększenia finansowania budowy stadionu. Jeśli radni zaakceptują propozycję właściciela, wtedy będzie już absolutnie otwarta droga do tego, żeby umowę podpisać i rozpocząć budowę stadionu. Ja mogę dodać tylko jedno, że jedyna rzecz, która się nie podobała Radosławowi Sobolewskiemu w momencie, kiedy otrzymał propozycję z Wisły Płock, jedyna rzecz, to był obiekt, na którym będzie musiał pracować. Wszystko inne Wiśle Płock jak najbardziej mu odpowiada, począwszy od pani Lilii w magazynie, skończywszy na prezesie. Najgorsza sytuacja jest, jeśli chodzi o warunki pracy. I to już nie jest żadna tajemnica, mówimy to za każdym razem. Nowy stadion dla narciarzy, jeżeli chcemy istnieć w polskiej piłce, musimy rozpocząć budowę stadionu. Wierzę, że to się niebawem zacznie.